Mateusz Kaniowski, razem ze mną jeden z najbardziej elokwentnych ludzi w polskim MMA i oczywiście mistrz KSW Marian Ziółkowski. Cześć, cześć wszystkim, witam. Jutro walczysz w walce wieczoru, powiedz mi, został dzień przed tym wszystkim w Szczecinie, dużo berserkerów, a Marian Ziółkowski z pasem wchodzi i będzie tutaj najważniejszy. Jak ty się z tym czujesz? Czuję się pięknie. Czy najważniejsze, no to na spółkę z Borysem, bo tak nie mogę o sobie powiedzieć, że ja sam najważniejszy. No ale wchodzisz z pasem. No tak. To rzeczywiście jest wyróżniające, ale ja tak nie myślę o tym w kwestii, że najważniejszy, czy coś w tym stylu. Po prostu no, cieszę się, że na takiej pięknej, obsadzonej karcie, gdzie są naprawdę świetne nazwiska, jestem w tej walce wieczoru, że pomimo, że Tomek Narkun ma też pas, i jest najdłużej dominującym mistrzem w KSW, jest naprawdę bardzo mocnym zawodnikiem, to jest ze Szczecina, to ja jednak jakimś cudem jestem nad nim. Nie wiem, cieszę się, aż taka abstrakcja dla mnie, no bo trochę nie czuję, że do końca jestem z tego świata. Trochę jest... Naprawdę? Z jednej strony jestem przepełniony tym i ludzie już mnie, tym bardziej, którzy się interesują, a już mnie znają, ale z drugiej strony trochę, jeśli chodzi o samego mnie, jak ja jestem, nie do końca czuję, że może nie, że tutaj pasuję, ale że to jest aż tak mój świat, że tak powiem. Właśnie, to jest moje kolejne pytanie, bo ja wiem, że my możemy rozmawiać bardzo długo, lubisz rozprawiać na tematy życiowe. Powiedz mi, kiedy ty poczułeś to, że ty będziesz aż tak wysoko w swojej karierze? Która walka ugruntowała cię? No bo zawsze byłeś dobrym zawodnikiem jak na polskie warunki, no ale teraz jesteś stawiany razem z Mateuszem Gamrotem jako tych dwóch top of the waga lekka. No jeszcze jest Marcin Held. Nie zapominajmy. I oczywiście Mateusz Szemecki. Tak, Marcin Held pokonywał takich gości, ja w połowie ze wszystkich gości, których ja pokonałem, nawet w połowie nie pokonałem tak mocnych jak Marcin Held. To... Tylko pytanie, czy ktoś byłby aż takim faworytem w walce z Borysem Mańkowskim jak ty? No, oczywiście. Jeszcze Mateusz Rębecki też. Tak, mówiłem. No właśnie, więc tak nie uważam, że... Ale jesteśmy gdzieś wyrównani. Wysoko. Właśnie, co się stało w twojej karierze? Kiedy ty zrozumiałeś, że ty zajdziesz aż tak wysoko? Powiem szczerze, że z jednej strony nie miałem aż takiej zufałości, żeby myśleć, że nie wiadomo jak mogę zajść daleko, ale z drugiej strony już od samego początku, jak jeszcze biłem się na amatorskim poziomie i walczyłem z różnymi zawodnikami, widziałem, że nie odstaję. Nigdy nie czułem, nawet jak byłem tym amatorem i biłem się na przykład z kimś, kto bił się zawodowo, nigdy nie czułem, że odstaję poziomem. I to sprawiało, że miałem jakieś marzenie, które było czymś poparte, że kurde, a może to nie jest, nie reprezentuje całkiem dobry i dobry poziom i nie wiem, czy mam jakiś talent, że po prostu czułem, że nie jestem daleki od tych największych zawodników, przynajmniej w Polsce, więc to był taki mini zwiastun, ale no ogólnie myślę, że tak najbardziej no to po walce, pierwsze takie to po walce z Szulakowskim. To było takie, bo przychodziłem z Pelma, z Fenu i walczyłem z gościem, który był takim mocnym, szlagierowym zawodnikiem. Chwilę po walce o pas, zresztą z Mattim Gamrotem, ale myślałem, że powiesz, że z Gracjanem Szalińskim. Nie. To pierwsze takie to był właśnie Szulakowski, że zobaczyłem, że ja mam bardzo dobry poziom, jeśli chodzi o technikę. Może fizycznie trochę odstaję, nie jestem aż tak silny, ale zobaczyłem, że tą technikę bardzo tak wypracowałem na przestrzeni lat. Też oczywiście zasługa trenera Ognińskiego, no to nie można mu tego zabrać, bo u niego zaczynałem, nic nie umiałem. Jak przyszedłem do niego, to nic, totalnie nic nie umiałem. W piłeczkę tam coś pykałem i to by było na tyle, więc on zrobił dużą robotę. I myślę, że to też zaprezentowało to, że od początku mnie uczył technicznych rozwiązań. Nie spodziewałem się tych miłych słów, bo ostatnio miałem wrażenie, że trener jakoś lekko cię przeatakował z tymi sterydami, to odpowiedziałeś zirytowany. Trener niestety mnie regularnie atakuje. No, będę musiał się do tego przyzwyczaić. No, nieraz myślę, że jest jakiś dzień gorszy dla trenera Ognińskiego, gdzie gorzej o mnie pomyśli, wtedy ma ochotę coś o mnie powiedzieć, więc gdzieś to już pewnie zawsze będzie. Ale w głębi serca myślisz, że jest dumny? Myślę, że tak, no bo jednak no nie da się zabrać mu tego, że to on no, przyczynił się do tego co teraz się dzieje. Stosunki ocieplają się z każdą sekundą tego wywiadu. Nie, ja zawsze miałem to same stanowisko, zawsze, wcześniej już też mówiłem, doceniałem go, ale to
to nie ma nic, ja nie robię tego, żeby coś ocieplić, bo wiem, że i tak za miesiąc, za dwa trener i tak coś powie o mnie nieciekawego. Ja po prostu mówię szczerze, ale oczywiście znowu na drugą stronę muszę oddać, że to, co się dzieje teraz w KSW, to, że jestem na takim poziomie, a nie ja innym, no to znowu praca trenera Roberta Jocza, który bardzo się nade mną skupił, doszlifował, poprawił, dał mi jakąś tam pewność, jakiś mental i to sprawiło, że teraz na tym najwyższym poziomie mogę rywalizować i mogę wygrywać. Czyli ja tu widzę takie lekkie sugerowanie, że gdyby trenerzy połączyli siły, to w ogóle byłby kosmos. Nie wiem, nie, wydaje mi się, że nie, bo trener Ochniński jest trenerem bardzo dominującym. To jest w ogóle człowiek, który lubi dominację i wydaje mi się, że to mógłby być problem. Nie wiem, czy... Spodziewam się, że raczej by się panowie nie dogadali na dłuższą metę. Tak, tak. Oczywiście trener Robert Jocz, nie mówię, że nie jest dominujący. On jest takim cichym samcem alfa, że tak powiem. Ja od niego czuję, mimo że on nie ekspanuje swoją dominacją, to od niego czuję taki spokój, taką pewność. Taki właśnie jak mówię, jakby była watacha, mówiłem to nieraz mojej dziewczynie, jakby była watacha, byłyby wilki, to by był samiec alfa, którego czuje się naturalnie, że to jest samiec alfa i z nim za takim gościem można byłoby pójść na wojnę. Więc to też takie poczucie daje mi ten dodatkowy mental na walkę. Marian, jestem ciekawy, ponieważ ty zawsze lubisz rozmawiać, z tego co zauważyłem, na wszelakie tematy. W jaką stronę idzie rynek MMA w Polsce, skoro twój rywal z main eventu, Gali KSW 66, Borys, dopiero co walczył w walce sportowej zresztą, ale jednak na gali freak fightowej. Gdzie to wszystko zmierza? Ciężko powiedzieć, gdzie to zmierza, ale to akurat nie jest nie najgorszym aspektem, że na gali typowo fightowej, gdzie są, no wiadomo, specyficznie kibice, którzy chcą zobaczyć dobre jaja, chcą zobaczyć jak youtuberzy walczą, jak pewni ludzie, którym niektórym dobrze życzą, niektórym źle, no to ci, co źle życzą, no to żeby się tam upokorzyli, więc... Biorąc to pod uwagę, na takiej gali jest walką wieczoru, jest walka typowo sportowa, gdzie walczy Borys z normalnym parkiem. To jest jakiś taka nadzieja, że nawet te młode pokolenia, które chcą zobaczyć dobre jaja i dobry chaos i show na tych galach fejkowych, doceniają walkę sportową w main evencie, no bo jakby tak nie było, no to by nie biliby się w tym main evencie. Ty też byś się zgodził na taką propozycję? Nie, ja bym się nie zgodził, no bo po prostu nie chciałbym bić się na gali typowo takiej freakowej, nawet jeśli, tak jak mówię, gdzieś tam są sportowe pojedynki, gdzie też nie tylko organizatorzy takiej organizacji, ale też kibice doceniają te walki sportowe, to jednak no nie chciałbym raczej nigdy. No. Jeżeli ja dobrze kojarzę, to ty nie za bardzo lubisz tą erę freak fightu. No nie za bardzo i nawet ostatnio dostałem propozycję, żeby trenować i być w narożniku Stiflera na walce z Biesiem. Soroko. Okej, nie kojarzę. Nie znasz wywiadu z Soroko? Nie. Musisz pisać sobie mój najlepszy wywiad i ci wyskoczy, gwarantuję, że się uśmiechniesz. Okej, no dobra, może zobaczę, ale na pewno nie w najbliższym czasie. To Stiflera nawet pokojarzę, prawda? Jedyny dla mnie Stifler to był ten z American Pie, tak naprawdę. I no nie było opcji dla mnie, żebym w to wchodził. Nie chodzi o to, że nie szanuję tego zawodnika czy tych ludzi. Nie chcę tu nic mówić o szacunku. Po prostu to nie jest mój świat i nie chcę w to wchodzić. Moim światem MMA jest KSW, jest UFC. Uwielbiam galę ACA. Jestem naprawdę wielkim fanem ACA, oglądam tam wszystkie walki, wszystkie pojedynki, wszystkie gale, bo tam jest taki poziom, dla mnie tam jest poziom jak w UFC. I ja jestem naprawdę wielkim fanem takiego mocnego sportu. No i elegancko, bo zostajesz przy swoim, ale jestem ciekaw, czy do ciebie docierają te wszystkie informacje, te całe zamieszanie, które się teraz dzieje? Jakie zamieszanie? No chociażby ze ściągnięciem do gali MMA VIP, Słowika i tak dalej. Tak, coś słyszałem o tym. Jestem bardzo ciekawy twojego zdania na ten temat, bo wiem, że ty masz szerszy punkt widzenia niż większość osób. Tak, słyszałem o tym. No, co mogę tu powiedzieć? No, nie chcę zbyt kontrowersyjnych słów mówić, ale no, czasy idą w taką stronę, że naprawdę już niedługo ciężko już wymyślić, kto będzie z kim się bił. Jak gdzieś miesiąc temu widziałem, że była jakaś gala, jakiś gość siedzi w dosiadzie dziewczyny i on tłucze,
to jest jak, no nie wiem, no ciężko już... To ta sama gala swoją drogą. Tak? To ta sama gala. To jest po prostu, jak może do czegoś takiego dojść, że gość w dosiadzie siedzi dziewczynie i ją bije. To już normalnie... Brak honoru to jest za mało powiedziane. No po prostu, no wydaje mi się, że czasy idą w taką stronę, że tu nie wiem, niedługo wychodził gość i bił się z typem i jego psami. No będą jakieś super, super pewne łączenia jakichś dziwnych rzeczy. No po prostu, nie wiem, no mam nadzieję, że to się w pewnym momencie zatrzyma i ludzie się opamiętają, ale nie wiem, czy ludzie się opamiętają, bo mamy czasy, gdzie ludzie lubią właśnie, tak jak mówiłem, chaos. Ktoś... Właśnie mam wrażenie, że to idzie coraz dalej. No idzie coraz dalej. No, ktoś powie, że chce rozrywka, ale czy dzisiejszą rozrywką nie jest właśnie chaos? No wydaje mi się, że jest. No więc jutro mam nadzieję, że chaosu nie będzie w oktagonie. Dacie piękne 5-rundowe starcie. Czy według ciebie kursy są dobrze rozłożone? Przypominam, 1,65 możecie obstawiać na Mariana. Tak, szczerze, słabo się znam, jeśli chodzi o te buchmacherskie, ale no tak, widziałem, że jestem faworytem. Nie wiem, no może, nie chcę też tak mówić, no z jednej strony wydaje mi się, że mogę być delikatnym faworytem, ale raczej myślę o tym, że to będzie walka dwóch gości o podobnym poziomie, wyrównany pojedynek i zobaczymy. Wszystko, co będzie ponad to, jeśli na przykład okaże się, że nie był wyrównany, że byłem lepszy, no to będzie dla mnie fajnym, nie powiem zaskoczeniem, ale no fajnym jakimś dodatkiem. No ja się nastawiam na mocne 5 rund. Jasne. Bardzo dziękuję za wywiad. Powodzenia jutro. Dziękuję.